Sławomir Sikora, pierwowzór Stefana, bohatera filmu Dług Krzysztofa Krause, spędził w więzieniu 10 lat. Był uczestnikiem jednej z najważniejszych spraw kryminalnych Polski lat 90. Sikora oraz Artur Bryliński byli ofiarami wymuszeń, pobić i szantażu ze strony bandytów. Doprowadzeni do ostateczności, nie otrzymując znikąd pomocy, dopuścili się podwójnego morderstwa. Sławomir Sikora został skazany na 25 lat więzienia. W 2005 roku został ułaskawiony przez Aleksandra Kwaśniewskiego. Czas spędzony w więzieniu Sikora wypełnił twórczą pracą. W książkach Katarzys i Ryszard i Nieprzyjaciele opublikował swoje wiersze i opowiadania. Jest autorem książek Mój dług i Osadzony,